Arcybiskup krytykuje świąteczne plakaty. Chcą nas odrzeć z naszych świętości arcybiskup Marek Jędraszewski krytycznie o Bożonarodzeniowych plakatach i o nowej fali ateizacji. Nową falę ateizacji, która przyjmuje kształt słynnych plakatów związanych ze zbliżającymi się świętami, skrytykował metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski w czwartkowej homilii wygłoszonej w Kościele Matki Bożej Królowej Polski, Arka Pana, w Krakowie. Metropolita wygłosił homilię w trakcie mszy świętego. W 40. rocznicę pacyfikacji i strajku, który wybuchł w hucie imienia Lenina po wprowadzeniu stanu wojennego. Arcybiskup Jędraszewski przytoczył treść uchwały programowej Solidarności z 7 października 1981 rok. W której zapisano, że Związek ten wyrósł z buntu społeczeństwa polskiego przeciwko łamaniu praw obywatelskich, dyskryminacji światopoglądowej i wyzyskowi ekonomicznemu, zapisano też, że historia nauczyła nas, że nie ma chleba bez wolności. Arcybiskup ocenił, że komuniści nie chcieli przyjąć programu wzywającego do poszanowania praw człowieka, sprawiedliwości i pokoju. A wprowadzenie stanu wojennego było wypowiedzeniem wojny polskiemu społeczeństwu. W imię obrony własnych przywilejów, w imię bezkarnej władzy. I nieprawdą jest, jak wiemy z badań historyków, nie tylko polskich, ale też rosyjskich, że zagrażała nam wtedy interwencja tak zwany. Bratnich wojsk, mówił hierarcha podkreślił, że wprowadzając stan wojenny, komuniści udaremnili zamiar Boży względem siebie i względem polskiego narodu. Metropolita Krakowski przypomniał też przebieg wydarzeń w Nowej Hucie, obronę krzyża w kwietniu 1960 rok i to, co stało się między 13 a 16 grudnia 1981 rok, czyli między innymi Internowania, zebrania komitetów zakładowych, s., które przekształciły się w komitety strajkowe, strajk i jego pacyfikacje. Wspominany tamten czas z bólem, bo to, co się wydarzyło, naznaczyło naszą najnowszą historię ogromnym, trudnym do zagojenia piętnem. Wspominamy tamten czas z wdzięcznością wobec ogromnej Rzeszy. W większości nieznanych nam z imienia i nazwiska osób, tych, którzy się nie poddawali, walczyli i zachowywali w swoim sercu to co najcenniejsze, miłość do Boga i solidarną miłość do drugiego człowieka oraz poczucie osobistej godności, powiedział Jędraszewski. Za te postawy, za tych księży, którzy tu pracowali, którzy o to się zmagali każdego dnia, dziękujemy dziś Panu Bogu, podkreślił. Nawiązując do wydarzeń historycznych, arcybiskup odniósł się do tego, co obecnie dzieje się w Ojczyźnie, zwracając uwagę na tę nową falę ateizacji, która przyjmuje kształt słynnych już niestety plakatów związanych ze zbliżającymi się świętami. O tym, czym te święta naprawdę są, tam się nie mówi. To, że te święta mówią o godności człowieka, którego tak do końca umiłował Bóg, się nie liczy, ocenił Jędraszewski. Wskazał, że na plakacie w Warszawie pokazani są łyżwiarze, na plakacie w Szczecinie, jakiś paprykarz, w łodzi, przedstawiony jest jednorożec, a dzisiaj, jak podają media, na plakacie w Świdnicy są dziki i napis, plus dzikie święta pełne tradycji, plus. Chcą nas odrzeć z naszych świętości po raz kolejny. Chcą nas doprowadzić do tego, żebyśmy sprzeniewierzyli się zamiarowi Boga wobec nas. Nie możemy do tego dopuścić. Musimy chronić świętość naszych serc, naszej miłości do Boga i drugiego człowieka, wzywał metropolita Krakowski. Pomszy arcybiskup poświęcił przed kościołem figurę Matki Bożej Królowej Pokoju, a także tablice upamiętniające księży zamordowanych w czasach reżimu komunistycznego w Polsce oraz setki biskupów, księży, zakonników i sióstr zakonnych więzionych, torturowanych, prześladowanych i szykanowanych. Jak ocenił, w tym pomniku wyraża się synteza najnowszych dziejów naszej ojczyzny, dziejów trudów i cierpień. Ale dziejów też pełnych nadziei na lepszą przyszłość, o ile tylko nie zatracimy nic z tego przesłania, jakie zawdzięczmy Błogosławionego. Ksiądz, Kardynał, Prymasowi Polski Stefanowi Wyszyńskiemu, jaki zawdzięczmy Błogosławionego, Księdzu Jerzemu Popiełuszce i tym ogromnym rzeszom ludzi Solidarności, którzy nie bali się cierpieć. Narażać i walczyć, by Polska była Polską, by nasz naród był wolny, a każdy mógł się cieszyć osobową godnością, powiedział Jędraszewski.